Stacja Karolin. Drzwi otwierają się z lewej strony. Taki komunikat usłyszymy już za około 3 lata, ale nie tutaj, tylko dwa poziomy niżej, na poziomie peronu. I to wszystko już teraz się dzieje. Stacja Karolin, Chrzanów, Lazurowa czy Wentylatownia Szykowa. Wszystkie postępują i budują się. A jak wygląda ta inwestycja? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Zapraszamy do Melta. Witam Was tutaj, cześć wciąż i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z Zapraszamy do metra. Tutaj prosto z nadstacji metra Bemowo, która aktualnie jest krańcowa dla drugiej linii metra. I jeżeli to oglądacie w przyszłości, to doskonale wiecie, że pociągi już jadą dalej w kierunku stacji Karolin. Ale na razie my jeszcze jesteśmy w 2024 roku i dopiero za 3 lata pociągi pojadą metra dalej. A przez ten czas będziemy patrzeć, jak ta budowa postępuje do przodu, bo stacja metra kończy się w tym miejscu, na komorze demontażowej KD-04, która w tym miejscu właśnie się znajduje. Ona się tutaj już znajduje i tylko właśnie teraz będzie odkopana w związku z realizacją tejże inwestycji. Natomiast to się stanie dopiero za jakiś czas, a jak wszystko postępuje, możecie się dowiedzieć bezpośrednio z punktu informacji, też gdzie dowiecie się, jakie są planowane najbliższe utrudnienia. Ale dobra, lecimy sobie już do pierwszej stacji metra, czyli do stacji Lazurowa, tutaj znajdującej się obok pętli osiedle Górczewska. Pętla tramwajowo-autobusowa. Autobusy, które zostały wciśnięte w pętlę tramwajową. Wszystko się tutaj mieści, gnieździ. Dwa tory tramwajowe zostały teraz wycięte, bo tam się znajdują inne prace już faktycznie, jeżeli chodzi o zaawansowanie samej stacji metra. No i tutaj z tych wszystkich 5 torów dla tramwajów odstawczych są tylko i wyłącznie 3, ale de facto jest tylko i wyłącznie jeden wykorzystywany, choć niedługo 10 wróci, najprawdopodobniej już 5 marca w związku z zadaniem do użytku tramwaju na Kasprzaka. Ale dziś mówimy o metrze i metrze, które się znajduje tam dalej. Widzicie ten wielki plac budowy? To jest stacja metra Lazurowa, przynajmniej aktualnie tak się nazywa, C04, tak dokładnie to się prezentuje. I co możemy powiedzieć o tej samej stacji metra? Długość stacji to jest 182 metry. Obiekt kubaturowy to jest 73 979 metrów sześciennych. Taka jest powierzchnia tegoż i obiektu, więc całkiem duży, no i się właśnie w tym miejscu znajduje. Jest to stacja, która po części w teorii znajduje się na zakręcie, choć jak widzicie, sama kubatura stacji jest oczywiście na prostym odcinku, czyli podobnie jak stacja Lazurowa czy Młynów, choć tunele będą skręcać przed i za, to tutaj faktycznie metro na peronie będzie jechać prosto. Chodzi oczywiście o to, aby dystans pomiędzy pociągiem a płytą peronu był jak najmniejszy i po prostu, żeby można było wygodnie wsiadać bez robienia dużego kroka, jak na przykład robi się na stacji metra Politechnika. Na M2 nie mamy żadnej stacji metra, która jest zrealizowana na łuku, jeżeli chodzi o samą część peronową, i tak to jest tutaj utrzymane również na tym ostatnim odcinku metra. Co prawda te stacje metra, włącznie właśnie ze stacją Lazurowa, którą teraz widzimy, będą trochę inaczej wykonane, bo na poziomie -1 nie będzie przestrzeni handlowej, będzie tylko łącznie przestrzeń do kupowania biletów i tyle, nic więcej, do kupowania biletów w biletomatach oczywiście. Nie będzie tam ani punktu obsługi pasażera, ani przysłowiowej żabki, kiosku czy czegokolwiek, tylko i wyłącznie będzie można tam właśnie wejść przez bramki biletowe i tyle, i później zjechać schodami ruchomymi bądź też windą, albo zejść po prostu po schodach na dół, na poziom -2, gdzie będą właśnie pociągi jeździć. Poziom -2 jeszcze tu jest nieobecny na stacji Lazurowa. Poziom -1 zaczyna się pojawiać i pojawiają się też nowe wyjścia ze stacji metra, właśnie w tym miejscu. To jest wyjście, które się znajduje po drugiej stronie ulicy Górczewskiej. Będzie i tutaj wyjście za pomocą schodów, jak widzicie, w kierunku ronda, jak i również za pomocą windy, która się znajduje tutaj po prawej stronie. Zarys windy jest dosyć mocno i tutaj dobrze widoczny. Przejście podziemne też jest już tutaj mniej więcej zarysowane. Jak widzicie, prace się tutaj już dosyć mocno rozpoczęły. Faktycznie już trwa wykop, jeżeli chodzi nawet o poziom -1. No i strop poziomu -1 też się tutaj właśnie już pojawia. Sam rondo Radia Wolna Europa oczywiście jest i funkcjonuje włącznie z całą ulicą Lazurową, która została przebudowana w ostatnim czasie i już całkowicie zakończona. A tu teraz jeszcze możemy zobaczyć faktycznie zbrojenie samego stropu i najprawdopodobniej niedługo, jak już będzie to wszystko zbrojone, jeżeli chodzi o strop, rozpoczną się prace przy wykopie na -1, a później będzie można to wszystko zasypać i rozpocząć i przenieść jezdnię ulicy Górczewskiej tylko łącznie na tą drugą stronę. Tymczasem tutaj strop stacji metra
Lazurowa, czyli stacji CZ4, jest już na całym odcinku zrealizowane, jeżeli chodzi o przestrzeń właśnie stacyjną. Tutaj będzie się wszędzie chodziło przez halę odjazdów, w skrócie tu będziemy po prostu kasować bilety. Jak widzicie, trwa już wykop na poziomie minus 1, koparki działają prężnie tutaj właśnie na dole, możemy to zaobserwować i co ważne, te ujęcia, które teraz widzicie ze stacji Lazurowa, są nagrywane w poniedziałek, natomiast wszystkie ujęcia z pozostałych stacji, czy też z STP są nagrywane w niedzielę, więc nie uświadczymy żadnych pracowników na budowie w niedzielę. Ale tutaj w poniedziałek faktycznie były prace pełną parą realizowane na całej stacji metra i to możemy dokładnie tutaj wszędzie zaobserwować. Stacja metra jest wykonywana tą samą metodą jak wszystkie poprzednie, czyli najpierw ściany szynowe, a następnie wykop podstropowy, który aktualnie jest realizowany. Oczywiście wcześniej jeszcze musiał się pojawić sam strop. Tu z kolei po drugiej stronie znajduje się plac pusty, gdzie był wykonany łącznik, znaczy był albo jeszcze będzie wykonany łącznik tunelowy i tu miało być jeszcze jedno wyjście ze stacji metra po drugiej stronie ulicy Lazurowej, które niestety nie powstało, ale ja to tylko i wyłącznie tak lekko podpuszczę i powiem, że wiecie, niedługo są wybory samorządowe, gdyby może odpowiednią zrobić petycję i teraz to powiedzieć głośno i wyraźnie, że mieszkańcy Chrzanowa i po drugiej stronie ulicy Lazurowej chcą tego wyjścia ze stacji metra, to może to jest właśnie ten moment, kiedy można byłoby to ugrać. Jeszcze teraz według mnie, podpisując kolejny aneks do budowy, który i tak będzie zrealizowany w najbliższym czasie, można byłoby to wszystko ugrać i zrealizować, żeby z tej stacji metra po prostu powstało jeszcze te jedno bardzo brakujące wyjście po drugiej stronie ulicy Lazurowej. Ale dobra, przechodzimy dalej do wentylatorni sztakowej V03. Czyli miejsca, gdzie metro będzie oddychać na tym odcinku pomiędzy stacją Lazurowa i Chrzanów. Tu będzie wpompowywane i wypompowywane powietrze, bądź jakby był przypadkiem pożar na dole, oczywiście całe powietrze też będzie wysysane na górę. No, chodzi po prostu o to, by były wszystkie względy bezpieczeństwa zachowane. Przy okazji to też będzie służyć jako wyjście ewakuacyjne, gdyby coś się wydarzyło w tunelu, ale normalnie jest to zamknięte pilnie i tutaj nie da się zupełnie wejść. Jak widzicie, sam strop tego miejsca jest już wykonany, ściany szajowe były realizowane trochę wcześniej i tutaj de facto teraz nic zbytnio się nie dzieje. Metro będzie musiało się, znaczy tarcie TBM będą musiały się przewiercić przez obiekt kubaturowy w tym miejscu i następnie będzie można rozpocząć więcej prac przy samej wentylatorni, więc tutaj w najbliższym czasie, przez najbliższy rok raczej dużo się nie będzie działo. Natomiast w tym miejscu się trochę więcej podziało w ostatnim czasie, bo tu jeździ teraz już linia autobusowa. 249 nie wróciło na razie do Chrzanowa, jeździ tutaj właśnie tymi ulicami, które teraz widzimy. To jest dobra informacja, że zostało coś tutaj uruchomione. Autobusowa linia 349 jeździ do przystanku Kopera Przychodnia. Nie jeździ tylko i wyłącznie w dniach, kiedy działa przychodnia, więc w weekendy nie jeździ niestety na autobus, ale dzięki temu jest tu jakiś dojazd faktycznie przez ulicę Batalionów Chłopskich i przez samą ulicę Kopera właśnie do przychodni. To jest dobra informacja i dobra nowina, która faktycznie została zrealizowana z początkiem tego roku. Tu też przy okazji widzieliście tam jeszcze jedno miejsce wzmocnienia gruntu, gdzie będzie realizowany łącznik. Tymczasem dojechaliśmy do samej stacji metra Chrzanów i tu, no, nie ma Chrzanów, ale jest faktycznie stacja metra. No, właściwie powoli się zadecydowuje. Choć jak możecie zobaczyć z góry, no to no tak dużo, inaczej, jeżeli chodzi o stację metra, to tu jest faktycznie najmniejsze zaawansowanie, chociaż ściany szynowe w teorii już wszędzie zostały wykonane. No i tutaj najwięcej się stało, jeżeli chodzi o przeniesienie samej ulicy. To faktycznie jest duża zmiana. Ulica Strzeligowska aktualnie już nie jedzie prosto, jak wcześniej w twarz strzelił, tylko i wyłącznie zakrętami. A tu z kolei widzimy coraz to więcej informacji i właściwie prac przy ulicy Nowoczuchowskiej. O niej pojawi się film za jakiś czas, kiedy uzyskam wszystkie projekty właśnie od dewelopera, który wykonuje tą inwestycję. Jak będę mieć te informacje i te projekty, to opublikuję wam ten film, bo wszystkie ujęcia i filmy już zostały zrealizowane, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Widać, że działki już prywatne zaczynają być nawet przejmowane. Aktualnie są oczywiście prace pod ziemią realizowane, jeżeli chodzi o tą ulicę. Natomiast jak widzicie na załącznym obrazku, no faktycznie dzieje się to już w tym momencie. No i najważniejszym elementem jest to, że faktycznie ulica Strzeligowska jest utrzymany ruch, cały czas był utrzymany ruch, jest dwukierunkowy w jedną i drugą stronę, utrzymany, aktualnie jedzie zakrętami i tu aktualnie trwają prace przy wzmacnianiu gruntu, bo w tym miejscu będzie się przebijać tarcza TBM do samej stacji metra, więc to aktualnie jest w tym miejscu realizowane. Ulica tak będzie utrzymana przez jakiś czas na takim zakręcie, później to będzie mogło być wszystko już zasypane, natomiast jest utrzymane, no i moim skromnym zdaniem w tym miejscu ulica Strzeligowska dzięki temu ma dużo lepszą nawierzchnię
bezpieczne niż na pozostałym odcinku, zwłaszcza jak się jedzie w kierunku ulicy Lazurowej, czy w kierunku granicy Warszawy, to ta ulica po prostu się sypie w oczach i tam, jeżeli ktoś chce zepsuć i stracić swoje zawieszenie, to jest to idealne miejsce. Naprawdę, polecam w tym aspekcie. Natomiast pomijając to, jak widzicie, ruch jest utrzymany, przejście dla pieszych też jest górą, nie ma przejścia zbytnio w tym miejscu stałego przebiegu dla pieszych, znaczy tam po błocie jest przejście, ale jakby nikomu nie polecam tego zbytnio. Natomiast jak widzicie, w tym miejscu właśnie trwają prace aktualnie właśnie przy wzmacnianiu tego gruntu i to się właśnie w tym miejscu aktualnie dzieje, jeżeli ktoś z Was byłby ciekawy, co tu jest realizowane. W tym miejscu nie będą powstawać wyjścia ze stacji metra. To tak, to jest jeden z tych aspektów, który, wiem, było planowane, żeby po drugiej stronie w przyszłości w ramach przebudowy tej ulicy z połączeniem właśnie z ulicą Czuchowską, Szeligowską i w ramach połączenia z ulicą Sochaczewską w przyszłości, było tutaj po prostu większe skrzyżowanie i wyjścia z każdej strony tego skrzyżowania. Aktualnie to nie będzie realizowane, ale mogę Wam tylko i wyłącznie powiedzieć, że w przyszłości może to wyjdzie faktycznie najlepiej, bo tu są planowane inne tereny, inna zabudowa i może to po prostu wyjdzie najlepiej, bo coś może się tutaj połączyć ze stacją metra w przyszłości. Ale na razie taką tak pozostawię w trochę niewiedzy, będę Was to informować o kolei, jak tu jakieś może będzie więcej informacji dostępnych w tym temacie. Natomiast tutaj na samej stacji, jak widzicie, no tak, na samej stacji oczywiście się dużo nic nie dzieje, no bo tak jak powiedziałem, ujęcia z stacji Chrzanów czy Lazurowa, które teraz będziecie widzieć, są z niedzieli, więc nikogo nie było na placu budowy, poza oczywiście samą ochroną. No i tutaj też trwają właśnie prace jeszcze przy wzmacnianiu gruntu w niektórych miejscach, już przy wykopie powoli właśnie do poziomu -1, do stropu i następnie to będzie oczywiście realizowane metodą podstopową. Sama stacja Chrzanów ma długość 178 metrów, natomiast jeżeli chodzi o kubaturę, to jest oczywiście najmniejsza stacja metra, bo ma raptem 70646 metrów sześciennych i właśnie w tym miejscu się oto prezentuje. Ale dobra, zobaczyliśmy, popodziwialiśmy stację Chrzanów, pora lecieć dalej, bo oczywiście są kolejne obiekty, które też trzeba zwiedzić i zobaczyć, zwłaszcza ten kolejny jest ciekawy. Przenosimy się na środek pola, prosto do wentylatorni szlakowej V02. Trzeba przyznać, że co jak co, ale znaczy ja mam osobiste marzenie co do tej jednej wentylatorni szlakowej, że do końca budowy metra, czyli przez najbliższe jeszcze 3 lata, jak oni już skończą budować tę wentylatornię i będzie to po prostu całkowicie ukończone, tu faktycznie dalej będą pola w okolicy. Bo po prostu ilość memów i pięknych zdjęć, jakie będzie można robić przy tym, że tak, tu pod nami, pod ziemniakami jeździ metro, czy coś takiego, czy po prostu wentylatornia szlakowa pośrodku pola, no to wygląda nawet pięknie. Ten plac budowy, jakby on się znajduje pośrodku niczego. Doszedłem tu ostatnio na piechotę, pierwszy raz i faktycznie trzeba przyznać, że no, jest dosyć daleko to od wszystkiego odsunięte. Tu się zbytnio nic nie dzieje, w sensie większe prace muszą się rozpocząć niedługo, ale aktualnie tutaj, pomijając wyrównanie terenu, raczej się nic więcej nie wydarzyło. Jeżeli ktoś z Was byłby ciekawy, to obiekt kubaturowy ma 8507 metrów sześciennych, jeżeli ktoś z Was byłby ciekawy o tej wentylatorni coś więcej wiedzieć. Będę mówić oczywiście w kolejnych odcinkach. Tymczasem doleciliśmy do stacji metra Karolin i teraz, patrząc tu z góry, możemy stwierdzić, że ta stacja metra jest dużo dłuższa niż poprzednia. Przypominam, znaczy inaczej, ta stacja metra jest dłuższa 2 razy niż te poprzednie, nawet jakbyśmy połączyli je razem, czyli tak, stacja Chrzanów ma 178 metrów, Lazurowa o 182, a sama stacja C01, czyli Karolin, ma 433 metry długości. Chodzi oczywiście, że w tym miejscu już nie będzie peronu, gdzie teraz patrzymy, tylko i wyłącznie tory odstawcze, w skrócie tu po prostu pociągi będą zatrzymywać się, zmieniać kierunek i jechać ponownie w kierunku stacji metra Brudno, więc tu będzie to wszystko schowane, tylko i wyłącznie 4 tory odstawcze. Wszystkie 4 tory odstawcze będą stąd miały przejazd bezpośrednio do STP Karolin i nie będzie żadnej możliwości ani prac wykonanych teraz w planach przyszłościowych, w teorii przynajmniej, wydłużenia metra do Ursus, ale o tym powiem w sumie jeszcze trochę więcej za chwilę. Więc tak to się prezentuje, jak widzicie, właśnie na załączonym obrazku, przepraszam, stacja metra Karolin. Obiekt kubaturowy też oczywiście jest dużo większy niż te poprzednie, bo to jest 136434 metry sześcienne, jeżeli chodzi o całość. No i cała kubatura wszystkich tych obiektów podziemnych, które już teraz widzieliśmy, to jest 296 tysięcy metrów sześciennych, a nawet troszeczkę więcej. Więc jak widzicie, tak to się wygląda i tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o całą stację metra Karolin. No i podziwiajmy sobie ją może trochę bardziej z bliska. Proszę bardzo, na przybliżeniu 3-krotnie możemy zaobserwować, jak to wygląda
z tej strony. No, stacja jest naprawdę całkiem długa. Widać też dokładnie, gdzie będą już teraz wkładane tarcze TBM. One będą właśnie tutaj wkładane przez ten duży otwór technologiczny, który się znajduje po lewej stronie ekranu, a właściwie jeszcze teraz tam zniknął z przestrzeni wzrokowej. No i następnie w tym miejscu będą tarcze odstawcze, gdzie z tego, co widziałem ze wstępnych informacji, będzie to zrobione pełnoprawnie, tak jak to powinno być zrobione. Czyli tak samo będą do zjazdy na każdy z torów, jak to ma miejsce na Mocinach. Tymczasem w tym miejscu będzie dalej ściągnąć tunel wyjazdowy ze stacji metra na poziom terenu na STP Karolin. W skrócie tu pociągi metra będą wyjrzeć na powierzchnię, natomiast to jest realizowane w ramach samego STP i o tym powiem w osobnym filmie, który się pojawi za dwa dni najprawdopodobniej. W skrócie w czwartek. Natomiast tutaj będzie klatka schodowa, którą będzie można zejść na poziom minus 1 i poziom minus 2. Jak widzicie, aktualnie są tutaj już realizowane prace. Poziom wykopu na poziom minus 1 jest najbardziej zaawansowany, jeżeli chodzi o wszystkie stacje i de facto niedługo się rozpoczną prace już na poziomie minus 2. To za chwilę czy sobie popodziwiamy na dole, jak to faktycznie wygląda. A tutaj możemy zobaczyć pierwsze powstające nowe wyjście ze stacji metra. Przypadek, skręcamy w prawo. I możemy zobaczyć pierwsze powstające wyjście ze stacji metra, proszę bardzo. Czemu w tym miejscu zaczyna faktycznie powstawać nowe wyjście i czemu jest takie szerokie? Czemu jest takie szerokie? Będzie to wyjście do przedautobusów w kierunku centrum i do autobusów jadących z Ożarowa Mazowieckiego. Więc siłą rzeczy po prostu będzie tutaj większy ruch. Wyjście będzie miało i schody ruchome, i zwykłe schody, no i oczywiście również windę. Natomiast co ważne, jest to stacja krańcowa, więc siłą rzeczy po prostu tutaj więcej osób pewnie będzie tędy wsiadać. Czemu to wyjście już teraz powstaje? Bo niedługo ma być przeniesiona ponownie jezdnia na tą stronę budowy, bo aktualnie jezdnia w tym miejscu została przeniesiona, znaczy została całkowicie przerzucona na jezdnię północną ulicy Połuczyńskiej, a w przyszłości będzie to wszystko przerzucone ponownie, znaczy nie ponownie, tylko drugi raz po prostu będzie to wszystko przerzucone na drugą jezdnię, czyli na jezdnię południową, tak aby móc rozpocząć pracę przy wykopie drugiej części. Natomiast tu, jak widzicie, tak się prezentuje cała stacja. No na poziomie minus 1 faktycznie jest to już wykopane, co możemy zobaczyć. I w sumie zetknijmy sobie może trochę bardziej na to jeszcze z bliska. Tak to wygląda. Są tutaj oczywiście schodnie, są wykopy. Na placu budowy nikogo nie ma, więc można sobie na spokojnie zetknąć, co się faktycznie dzieje na poziomie minus 1. Jak widzicie, ściany szynowe są dosyć ładnie zarysowane. Jest to wszystko ładnie oświetlone, jest to zabezpieczone, więc możemy zobaczyć, że faktycznie trwa tutaj betonowanie jeszcze aktualnie stropu poziomu minus 2 i niedługo rozpoczną się prace wykopowe przy samym poziomie minus 2. I teraz odpowiadając na wasze pytanie, czemu tu już teraz jest tak zaawansowany proces budowy w porównaniu z poprzednimi stacjami? Dlatego, że stąd będzie ruszać tarcza TBM i ona ma ruszyć już w te wakacje, a żeby ruszyła, musi być wszystko gotowe na poziomie minus 2, jeżeli chodzi o wykop i tak, żeby można na spokojnie wstawić tu tarczę i ona mogła rozpocząć prace wykopowe na dalszym odcinku, a do tego czasu wszystko musi być tu już całkowicie wykończone, jeżeli chodzi o obiekt kubaturowy, oczywiście jeszcze bez wykończania samej stacji. I to się teraz tutaj już dzieje. No i jak wam się podobają te wszystkie nowe stacje metra? Napiszcie mi w komentarzach. Ale to jeszcze nie jest wszystko. Zapraszamy do metra w tym miesiącu z tej inwestycji. Jeszcze jest stacja techniczna postojowa Karolin, która będzie obsługiwać technicznie całą drugą linię metra. Jakie jest zaawansowanie budowy tam? To wszystko w osobnym filmie, do którego macie teraz link w opisie lub w karcie, jeżeli ten film został już opublikowany. Tymczasem wracamy do reszty filmu, a właściwie zakończenia. Ten film jeszcze nie został opublikowany, bo on się dopiero pojawi 29 lutego 2024, ale jeżeli będziesz publiczny, to oczywiście teraz będziecie mieli tutaj link w opisie i w karcie. Natomiast stacja techniczna postojowa Karolin jest również dosyć duża. A ten film już teraz trwa ponad 18 minut, dlatego nie będę wam mówić o tym, tylko zrobię specjalny, osobny film na temat STP Karolin. Tymczasem to było na tyle z tego filmu. Jeśli taki materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów i obejrzeć koniecznie film o STP Karolin, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Kolejny film o stacjach metra tutaj pojawi się za kilka dni w formie jednego przelotu, a już pełen film pojawi się oczywiście dopiero za dwa miesiące, czyli dopiero w kwietniu 2024, więc trzeba będzie chwilę poczekać. Jak zawsze zapraszamy do metra, pojawia się co dwa miesiące od już 4 lat ta seria de facto jest realizowana. Pierwotnie nagrywałem wam po budowę metra do Brudna, budowę metra do Bemowa, budowę metra nawet do Trockiej, czy budowę metra
do stacji księcia Janusza. I tak w ten sposób postępuje cała budowa stacji metra. I choć plany są dosyć odległe, bo 5 linii metra jest w przyszłości i metro M2 do Ursusa i do Marymontu, to trzeba powiedzieć o tym jasno i wyraźnie, że aktualnie żadne prace są nierealizowane przy budowie metra do Ursusa czy Marymontu, pomijając to, co jest ładnie pokazane na różnych billboardach i planach. No oczywiście jest to zaplanowane, ale nie oznacza to, że cokolwiek teraz na tych stacjach zostało wykonane w tym temacie i że będzie to proste do wykonania, jeżeli chodzi o samą stację Karolin, bo aktualnie nie ma tam żadnego przygotowania i możliwości de facto wydłużenia metra dalej na Ursus. Po prostu jest to technicznie trudne do zrobienia, ale jak zawsze oczywiście wszystko zależy od pieniędzy, bo nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można wyburzyć i postawić od nowa nawet w teorii. Ale dobra, tu widzieliśmy jeszcze taki jeden szybki przelot nad tym całym odcinkiem, który dzisiaj widzieliśmy. No i do zobaczenia za 2 dni, ponownie na stacji metra, a jutro na zajezdni Annopol. No i jak zawsze zachęcam Was do stania patronami Avizjonosza, dzięki Wam te wszystkie mogę filmy realizować. No i również zachęcam Was do dołączenia do grupy Co się dzieje w metrze i do śledzenia profilu Koła Miłośników Metra, żeby wiedzieć więcej o budowach metra, o metrze samym i może jeszcze jakieś inne różne ciekawostki. Tymczasem do zobaczenia już niedługo. Cześć!